Kiedy spojrzymy na historię naszej cywilizacji, od razu dostrzeżemy, że coraz szybciej rodzą się przełomowe odkrycia. Rzec można, że im bardziej jesteśmy technologiczni, tym częściej na coś wpadamy. A jakie przełomowe odkrycia wpłynęły na rozwój technologii mobilnych? Poza takimi całkowitymi oczywistościami jak pierwsza komórka. Wszystko w kolejności alfabetycznej. Aż trudno w to uwierzyć, jak wielki przełom spowodowała popularność przenośnego telefonu bez anteny, czyli Nokia 3210 z 1999 roku. Oczywiście nie był to pierwszy model bezantenowy. Wcześniej pojawiła się wszak Nokia 8810 z wbudowanym silniczkiem wywołującym wibracje. Niemniej to 3210 stanowiła o przełomie. Naprawdę. Kiedyś istniały komórki bez aparatów. W epoce self-sticków wydaje się to nieprawdopodobne. A jednak, pierwszy model z aparatem pojawił się na rynku w 2000 roku. Był to Sharp SH-04. Na dobre zdjęcia musieliśmy jednak poczekać aż do 2006 roku i do Ericssona K510, dzięki któremu fotografowanie przy użyciu komórki zaczęło mieć jakościowy sens. Potem już było z górki. Wymienianie danych pomiędzy komórkami, czy komórkami a komputerem, przez długi czas utrudniał rozwój technologii. Nikt nigdy nie lubił kabelków, a popularne połączenie podczerwone, czyli IRDA, nie sprawdzało się najlepiej. Do zmian doszło dzięki standardowi Bluetooth, którego używamy dziś do łączenia się z różnym sprzętem. Pionierem w tym zakresie był Ericsson T39 z 2000 roku. Dziś telefony z dwoma slotami na kartę SIM nie są specjalnie popularne, ale na początku wydawało się, że takie rozwiązanie stanie się standardem. Pierwsza komórka z Dual SIM pojawiła się na rynku w 2000 roku. Nosiła nazwę Benefone Twin i była efektem fińskiej myśli technicznej. Kiedyś polifoniczne dzwonki pozwalały wyróżnić się z tłumu i rozpoznać dźwięk nadejścia połączenia pośród setek innych podobnych. Zanim przyszła ich era, producenci telefonów oferowali użytkownikom możliwość samodzielnego tworzenia dzwonków. Niemniej to Alcatel One Touch 511 i japońska moda z początku 2001 roku przyczyniła się do polifonizacji komórek. Trudno nie uznać za przełom wprowadzenia kolorowego wyświetlacza. Wpierw pojawił się Siemens S10. Oferujące aż 4 barwy, a potem w 1999 roku Docomo D502i od Mitsubishi z ekranikiem o rozdzielczości 96x120 pikseli 256 kolorami. Za sprawą wbudowanego w Nokia 3210 węża wielu ludzi uznało, że na komórkach da się grać. Byli ponoć tacy, którzy z powodu słynnego Snake'a decydowali się właśnie na ten model komórki, a zatem Nokia 3210 dokonała więcej niż jednego przełomu. Któż dziś pamięta, że internet w telefonie nie zawsze był standardem? Pierwszy raz przeglądarka WAP pojawiła się w 1999 roku w Nokii 7110. Dziś zaś mało kto pamięta, czym ten WAP był. Nokia. Connecting people. Aktualnie niektórzy producenci odchodzą już od slotów na karty pamięci w smartfonach. A przecież karty pamięci wcale nie były komórkowym standardem. Dopiero w 2001 roku pojawił się Siemens SL45i, który jako pierwszy umożliwił rozszerzenie wbudowanej pamięci. Dołączona do telefonu karta miała zaledwie 32 mega. Ten model komórki zasłynął również wbudowanym odtwarzaczem MP3. Przez wiele lat komórki doskonale sobie radziły bez systemów operacyjnych, o czym dziś posiadacze smartfonów z Androidem czy iOS-em pewnie nie pamiętają. Rzecz jasna, wprowadzenie SysOpa pozwalało na rozbudowywanie oprogramowania komórek. Dziś za pierwszy system operacyjny stosowany w telefonach uznaje się często Symbiana 6.0, który Nokia zaimplementowała w komunikatorze 9210 z 1999 roku.
Komórki powoli przejmowały rolę kolejnych urządzeń, zastępując zegarki, kalkulatory, walkmany, dziś zaś powoli podgryzają nawet pozycję komputerów. Niemniej wielozadaniowość, jaką aktualnie się cieszymy, nie przyszła od razu. Pierwszą, wszechstronną, bogatą w funkcję komórką była Nokia 6310, która obsługiwała e-maila, miała Bluetooth i IRDĘ, była nadto prosta w obsłudze, a jej bateria, współczesne smartfony mogą tylko o takiej pomarzyć. W świecie biznesu ten fiński produkt z 2002 roku szybko stał się standardem. Następny krok dokonał się za sprawą komórki BlackBerry Quark z 2003 roku, dzięki której pojęcie internet w kieszeni nabrało nowego znaczenia. W 2007 nadszedł pierwszy iPhone, który wprowadził na rynek pojęcie smartfona. A jakie według Was były przełomowe technologie w świecie komórek? Hello. Barney. Hello. Bonjour. Hi. How you doing there? Yellow.